Jadę! Kto zamawiał taksi? Zamawiałeś taksi? Kto zamawiał taksi? Mordini! Zamawiałeś taksi? Już jadę, jadę, już jadę, jadę. Zamawiałeś taksi? Chciałbym wiedzieć w ogóle, skąd u ciebie ta ksywka Meduza? A jakie są takie dobre i złe strony bycia osobą rozpoznawalną? No. Żałowałem, że tam pojechałem, bo była akcja gruba, trochę mi się tam... No. No, trochę poniosłem te konsekwencje i tak dalej. Ja jestem osobą, która nie planuje. Ja żyję spontanicznie, ja nie wiem, co ja będę robił jutro, pojutrze. A co uważasz o tym nowym trendzie nagrywania muzyki rap przez youtuberów? I ogólnie planuję wydać płytę i tą płytę planuję wydać charytatywnie, ale to będzie już, kurczę, później na ten temat. Dzisiaj moim Państwa gościem jest znany youtuber, influencer, a ostatnio także raper Adrian Meduza Salomon. Witam Cię serdecznie. Siemanko, witam serdecznie. W mojej taksówce. Bardzo się cieszę, że zgodziłeś się tutaj do mnie. W sumie zaproponowałeś. Przyjechać. No w sumie tak. I w ogóle co cię skłoniło, że tak chciałeś się ze mną spotkać, bo nie ukrywam, że to mnie mocno zaskoczyło. Ogólnie lubię cię oglądać. Mhm. Fajnie mi się ogląda kanał Taksi Złotuwa. Uważam, że wartościowym człowiekiem jesteś, tak bez pucowania się. Mhm. Fajnie, że dajesz dobry przykład ludziom, żeby się ruszali i tak dalej. No bo to jest sukces, nie? Zbić 40 kg, na pewno fajnie się czujesz i fajnie to robisz medialnie. No i takich ludzi według mnie trzeba wspierać, a nie tam, kurczę, jakiś alkoholików. Prawo, lewo? Lewo. Lewo, lewo. Kurczę, zawsze mam tak, że jak to bardzo nagrywam... dziękuję, to naprawdę miłe, nie? Że tak mówisz i rzeczywiście po tym, co ostatnio udało mi się zaprezentować, to będziemy jechać powoli, żebyśmy mogli pomachać policji. Mandatu. No, także coś jeszcze chciałem dodać. A, zawsze się stresuję, jak nagrywam materiał nie do siebie. Aha. Ale pewnie za chwilkę się wyluzuję. Nie no, na luzie, to wiesz. Konwencją moich tutaj wywiadów, ja to tak górnolotnie nazywam, wywiad jakbym był jakimś redaktorem, ale to mają być po prostu normalne rozmowy. Luźna gadka w na luzie, tak jak z taksówkarzem czasami chcesz pogadać, tak. To dla mnie jest też taka przyjemność, że mogę się z ciekawymi osobami spotkać. No, miło mi, miło. No. Chciałbym wiedzieć w ogóle, skąd u ciebie ta ksywka Meduza. Medusa właściwie. Bo... Dużo ludzi pyta mnie o to. No. Ogólnie pamiętam, że byłem kiedyś na wakacjach z rodzinką nad morzem w Gąskach koło Mielna. Znasz? Znam. Wybrzeże znam bardzo dobrze. O. No. No właśnie. No i byłem tam na wakacjach, były takie mega wielkie fale. No i było dużo meduz przy brzegu. No i jak wróciłem z tych wakacji, to nie wiedziałem, jaki nick sobie w CS-ie dać. Bo pamiętam, ale że... Ale miałeś jakieś przygody z tymi meduzami, czy tak ci zapadły? No nie, po prostu tak mi w pamięci zapadły. Aha. I grałem w tego CS-a, nie wiedziałem, jaki nick sobie dać i tak sobie dałem meduza. Mhm. Już trochę osób mnie z tego nicku znało. No i tak zostało do dzisiaj, nie? Aha, czyli tak rozpocząłeś od gier, od ksywki w internecie. Tak, i później to przeszło na YouTube. Byłeś z niej rozpoznawalny, tak? Tak, 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 tak. Aha. A jak wyglądały w ogóle twoje początki działalności już takiej na YouTubie, czy też takiej twórczości internetowej? Od czego zaczynałeś? Zacząłem na Twitchu. Grałem sobie w Tibie. Mega fajne czasy, fajnie wspominam. No i później z Tibi przeszedłem sobie na YouTuba, bo na Twitchu nie można było robić Ome TV. Aha. I telefonów. A ja w sumie to mnie tak zajarało. Lubiłem sobie robić jaja, zobaczyłem, że dużo ludzi też to ogląda, więc poszedłem w tym kierunku, no ale od gier też nie odbiłem, nie? Robiłem też te gierki. No i te telefony chyba poszły na taką szerszą skalę, shoty i tak dalej, tam milionowe wyświetlenia. To był taki, myślisz, przełomowy content, który... Tak, myślę, że telefony. Który się wybił, tak? Tak, tak, tak. Jak nawet gdzieś przechodzę na mieście, to zawsze, znaczy zawsze, głównie o te telefony ludzie zahaczają, nie? Temat. No właśnie, tak jak wspomniałeś, że bardzo dużo jest shotów z tego. Ja powiem szczerze, tak słabo kojarzyłem YouTube'a jeszcze jakiś czas temu, praktycznie w ogóle od niedawna tam działam, ale jakieś te shoty z tobą, z tymi telefonami, z tą grażynką,
Janinkom. No, Janinkom, tak. Do tego jest mnóstwo. No, nawet jak ktoś nie śledzi YouTube'a albo nie subskrybuje twojego kanału, to nie ma możliwości, żeby kiedyś przypadkiem chociaż raz nie zobaczył. Właśnie to jest fajne, śmiesznego telefonu, nie? Że dużo osób, którzy właśnie w transporcie pracują, nie ogląda. No, wywnioskowałem to z informacji, z wiadomości do mnie raczej. Dużo osób, które w transporcie... Kurczę, ale mi się mieszam. To stres. Na luzie. Trzy kamery w taksówce. Sorry, raz, dwa, trzy, cztery, pięć kamer. Dobra, dużo ludzi w transporcie mnie ogląda. Policja. Ale nie po nas. Dużo osób też starszych. Aha. I widzę, jak mnie ludzie rozpoznają na mieście. Właśnie głównie są to starsze osoby. Głównie starsze? Głównie starsze. O dziwo. Ale starsze to znaczy? Takie powyżej 30 nawet. Aha. Naprawdę. Kurczę, to taki złotówa jest po 30. Właśnie w internecie widzę bardziej tych młodszych, a no, na żywo tych starszych. Aha. Częściej spotykam. A jakie są takie dobre i złe strony bycia osobą rozpoznawalną? No bo chyba za takiego możesz się uważać, co? No, myślę, że mogę. Ale no, dobre strony są takie, że... Nie każdy może podchodzić do tego tak jak ja, ale ja ogólnie lubię spotykać swoich widzów. Wiem, że osoby popularne nie tolerują tego, jak na przykład jedzą albo spędzają czas z bliskimi i osoba do nich podchodzi o zdjęcie, to tak średnio na to reagują. A ja osobiście zawsze z uśmiechem na twarzy przyjmuję piąteczkę od widza i w sumie tych złych stron tak nie widzę. Czasami jak na przykład źle się czuję i się gdzieś śpieszę, to może być to uciążliwe, ale zawsze z uśmiechem na twarzy, tak czy siak, z tym widzem sobie porozmawiam, nie? No ja tak zupełnie od niedawna jestem troszeczkę rozpoznawalny, bo tam parę razy mi się zdarza, że ktoś taxi mnie zatrzymuje, nie? Jaka tam gwiazda. Jeszcze niedawno to bardziej kojarzono mój samochód niż mnie. Teraz dzięki właśnie głównie Fame ma, ja to lubię już, oglądać to twój już kanał. Gębę rozpoznają bardziej, nie? Lubię twój kanał oglądać i no, przyznaję, że jestem fanem. Ale to, czemu tak jeszcze wracając do tego, to czasami ja jestem bardziej zaskoczony tym, że ktoś mnie rozpoznał i chce jakieś takie zdjęcie, czy... No na początku czy, jest żeby to coś dziwne nagrać, nie? I takie, kurde, nie? O co chodzi, nie? Ja pamiętam ciebie, jak podszedłeś do mnie... na, nie wiem, czy to była konferencja, pierwszy raz chyba konferencja. Chyba tak, no. No i ja wtedy ciebie znałem tylko z ksywki, bo mój współlokator ciebie tam oglądał, Czeszczu, pozdrawiam. I tak mówię, o, taksi złotówa, Czeszczu coś wspominał, później wróciłem do domu, sobie sprawdziłem kanał i spoko, fajnie. Powiedz mi, czy podczas twoich streamów bądź nagrań zrobiłeś coś kiedyś takiego, czego później żałowałeś? No, miałem taką akcję z Danielem Magicalem. Nie wiem, czy kojarzysz, jak tam niby ta butelka poszła w ruch. Nie, no, ja rzuciłem tą butelką, ale żałowałem, że tam pojechałem, bo była akcja gruba, trochę mi się tam... No, trochę poniosłem te konsekwencje i tak dalej, ale... Czyli? Wnioski zostały wyciągnięte. Jakie to były konsekwencje? No, ogólnie hejt w internecie, ta moja mamuśka też to odczuła i tak dalej, rodzina cała, co nie? Ale wiesz, z każdego błędu trzeba wyciągnąć wnioski i uważam, że nawet takie błędy czasami wychodzą na plus, nie? Ale co cię skłoniło, żeby do niego jechać? Jakoś mieliście spinę wcześniej? No, czy... zdenerwował mnie. Nie pamiętam już, o co chodziło, ale pamiętam, że był to jakiś temat taki, który... No ogólnie zawsze miałem z nim jakieś tam spiny lekkie i tak dalej, ale wtedy już wybuchłem i mówię, nie, jadę do gościa. Trzeba wyjaśnić sprawę normalnie, jak facet z facetem, a nie się przez kamerki żreć. No ale nie wyszedł na dwór i skończyło się na tym, że ktoś tam rzucił tą butelką, później poszło na mnie i skończyło się na słowach, nie? Ale później mieliście okazję sobie to wyjaśnić, czy na razie jest... To znaczy nie, to później to w ogóle było coś takiego, że z Boxdelem chyba pojechałem do niego i to już tak w sumie przeminęła ta cała sprawa i tak dalej, ucichło. Tak pojechaliśmy dla śmiechu, a w sumie wyszło z tego to, że się pogodziliśmy i tam w sumie jest spoko, nie mam nic do niego, ale... Ale tam zawsze w głowie jest to tam ta spina, nie? No. Kolegami nie będziemy. Kolegami nie będziemy, ale wrogów też nie chcę mieć i nie będzie moim wrogiem. O. No właśnie, i to jest bardzo dobre podejście, bo nie każdy jest zupą pomidorową, żeby wszyscy go lubili, ale. Dokładnie. Ale ważne, żeby. Ja na tą chwilę ani jednego wroga nie mam. Ja mogę być kogoś wrogiem, ja nie mam wroga. No i tego ci życzę, żeby tak nadal było. No. No. Powiedz mi jeszcze, tak się zastanawiałeś kiedyś,
dużo mówi się teraz o tym artykule ACTA, że mają zamknąć YouTube'a albo wprowadzić taką cenzurę, że już będzie cokolwiek trudno nagrać. Zastanawiałeś się kiedyś, co byś robił, gdyby tak właśnie z dnia na dzień zamknęli YouTube'a? Masz jakiś taki plan B? Ogólnie powiem ci, że tym ACTA się tak nie interesuje. Ale uważam, że vlogi będę mógł sobie robić zawsze, bo to tylko się opiera na moim wizerunku głównie. I tam nawet będę mógł to pokierować w swoim stylu, także tylko ja będę na tych filmach. Ale co bym robił, gdyby nie YouTube? Nie wiem, nigdy nie... Ja jestem osobą, która nie planuje. Ja żyję spontanicznie, ja nie wiem, co ja będę robił jutro, pojutrze. I zawsze jakoś tam sobie daję radę. Ale jakiś, nie wiem, masz zawód wyłączony, czy miałbyś jakiś taki plan B, żeby pójść w kierunku może... w kierunku jakiejś pasji innej, niezwiązanej w ogóle z internetem? Plany to ja zawsze na bieżąco, nigdy nie planuję do przodu i na zapas. Flow. Tak, zawsze flow. No. Tylko. Naprawdę. To jest coś u mnie takiego ryzykownego czasami, ale lubię to. Lubię taką adrenalinę życiową i wiesz, i spontaniczność. A co uważasz o tym nowym trendzie nagrywania muzyki rap przez youtuberów? Widziałem, że także się w to zaangażowałeś. Tam nawet niektórzy piszą takie komentarze, że w dzisiejszych czasach to wystarczy dobra fura i autotune, żeby zostać raperem. Czy mając taką furę już by mógł coś nagrać? Kurczę, tak, możemy nagrać jakiś numer. No. Ogólnie co do muzyki i tak dalej, to ja to robię serio z zajawki. Jeszcze dokładam do tego tak naprawdę, bo ludzie mówią, że dla siana to robię. I ogólnie planuję wydać płytę i tą płytę planuję wydać charytatywnie, ale to będzie już, kurczę, później na ten temat. Ciekawy projekt. Tak, chcę to wydać charytatywnie dla jakiegoś chorego dziecka. Żeby dochód ze sprzedaży szedł na jakiś szczytny cel, tak? Tak, tak planuję. Super sprawa. Ale to jeszcze temat na później, bo płytę wydać to też nie jest tak łatwo. Robię to naprawdę za jawki, nie robię tego, żeby tam zarabiać, żeby, nie wiem, fame poszerzać, bo tak naprawdę to tylko mi to szkodzi, jakby tak popatrzeć z boku na to, dostaję hejt za to i tak dalej. A co do autotuna, no to już tam pierwsze kawałki rzeczywiście były na autotunie, w sumie pierwszy kawałek. No i teraz tak tego autotuna nie używam, nie? Bez autotuna lecę. Ja tam nie chcę być idealny, ale chcę ludziom pokazać to, że mimo hejtu można się wszystkiego nauczyć. Chodziłem, już teraz nie chodzę, bo nie mieszkam w Warszawie, ale uczęszczałem na lekcje śpiewu. I chcę ludziom pokazać, że wszystkiego można się nauczyć mimo hejtu i żeby nie patrzyli na hejt, tylko robili to, co im sprawia przyjemność. Ja tak trochę przekornie zadałem to pytanie, ale ja naprawdę bardzo szanuję to, jeżeli ktoś w ogóle coś robi, wiesz? Bo nie sztuka... Mama do nic dzwoni. Nie sztuka robić coś, kiedy jesteś... Od czegoś zawsze trzeba zacząć, nie? Od czegoś trzeba. Hejtują osoby, które właśnie tylko nic nie robią i oceniają innych, a warto spróbować. Wiadomo, że te początki mogą być trudne. Mam, ale no to może odbierz. No. To jak jeszcze raz zadzwonię, to odbiorę. No, ale ogólnie to tak jak mówisz, ja robię, a oni piszą, nie? To dokładnie, no. To nie wiem, to jest na gorszej pozycji. Ja także z podobnymi opiniami się spotkałem, kiedy zacząłem nagrywać tutaj te moje rozmowy, mini wywiady. No wiadomo, no, początki były trudne, wyglądało to tak średnio, ale kurczę, pomimo tego, że oceny tego są słabe, dalej robię swoje. Sprawia mi to przede wszystkim niesamowitą przyjemność. No i właśnie... Bo to jest takie jakieś fajne hobby, które ja robię dla siebie, pokazuję publicznie. Ja też lubię. I tyle, nie? Ja też lubię bardzo nagrywać i powiem ci, że wiem, co czujesz, bo pamiętam tą całą moją radość i tak dalej, jak zaczynałem i to wszystko tak się... dużo działo. Po prostu dużo się dzieje i nie jest nudno w życiu, nie? No. Warto mieć pasję i ją wykonywać i tyle, no, dążyć do jakiejś doskonałości, ale no wiadomo, że od razu mistrzem świata w śpiewie czy w prowadzeniu wywiadów się nie będzie. No. Dokładnie, trzeba zawsze sobie zapracować na sukces. Ostatnio coraz głośniej w internecie, praktycznie main topic wszędzie to fame ma. Podczas jednej z konferencji została zapowiedziana twoja walka z Adbusterem. Możesz już zdradzić jakieś szczegóły, czy do tego dojdzie? Ogólnie co? Adbuster teraz, z tego co słyszałem, to chyba będzie walczył z Marcinem Malczyńskim.
Ja jestem w trakcie zbijania wagi, zbiłem już 10 kg, także idę w twoim kierunku, taksi, jeszcze dyszka mi została. No i może dojdzie do takiej walki, nie wiem, czy Adbuster będzie chciał i czy będzie chętny. Ja jestem otwarty. Ale to jest taki twój cel, żeby w takiej wadze średniej się... Nie, to się nie jest mój cel, po prostu ja już wiem, z kim będę walczył na Fame MMA 4, tego jeszcze nie mogę mówić. Ale na pewno się zobaczymy. Ale właśnie muszę tą dychę zbić i w sumie robię to tylko po to, bo no nie, ja się dobrze czuję z taką wagą, jaką mam, jaką miałem, ale jeżeli trzeba, to zrobię i wiem, że nawet na plus mi to wyjdzie. No, a ciężko się zbija wagę? Jakie są teraz twoje doświadczenia? Czy ciężko? Ja mam z czego zbijać taksi, także no. Wiesz, jak to wygląda. Nie jest wcale ciężko. Wiadomo, że troszkę wyrzeczeń, trochę treningów ciężkich, ale no ta waga schodzi. Michę trzymasz? Trzymam, ale jak teraz jestem u mamy, no to wiadomo, że trochę ciężej jest, ale staram się mimo wszystko jeść to wszystko bez tłuszczu i tak dalej, nie? No tam pamiętaj, że ziemniaczki lepiej zostawić, mięsko dojeść. Wiadomo. Nie, no ja ziemniaki całkowicie wyeliminowałem. Sam ryż, zero pieczywa. No elegancko. Także... A powiedz mi na koniec, jakie są aktualnie twoje cele i marzenia? To nie muszą być związane z internetem, ja mogą być to osobiste bądź zawodowe. Osobiste, zawsze chciałem mieć swój kąt, mieszkanie i to jest mój cel na ten rok, żeby kupić sobie mieszkanie. Jakaś konkretna lokalizacja ci chodzi po głowie? Chyba Szczecinek, takie najtańsze mieszkanka, znaczy najtańsze, najtańsze wśród miast, które mnie interesują. No i ładnie jest przede wszystkim, ja bardzo lubię Szczecinek. Jest ładne miasteczko, bardzo pozdrawiam, mamy ładny park i tak dalej. No i rodzina, nie? Przede wszystkim. Siostra, mama. Jestem wujkiem też, także też uwielbiam spędzać czas z dzieciakami. No to fajnie. Dziękuję tobie bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję. Życzę powodzenia w dalszym zbijaniu wagi. Ale masz uścisk, wariacie. Widać, że berserker. Widać, jest, że berserker. Ale tutaj też, kurczę, nie ma to tamto, nie? Kurczę. Myślę, że twój przeciwnik na Fame ma 4. Będzie miał łatwo. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam. Musimy się zmierzyć w siłowaniu na rękę i to jest zaproszenie do mnie na odcinek. Dobra, bardzo, bardzo chętnie się pojawię także u ciebie na kanale. Dobra. Dziękuję, do zobaczenia, trzymajcie się. Pozdrawiamy. Cześć. No.